Polonia Kępno uległa w meczu czwartoligowym Wiktorii Września 0-3. Wiktoria to mimo kilkupunktowej straty do lidera wielki faworyt do awansu, który też wyjątkowo nie leży kępińskiej drużynie. W ciągu dwóch sezonów na czwartoligowych boiskach nie udało się biało-niebieskim zdobyć nawet choćby punktu w starciu z tym rywalem. Dzisiaj przyszło nam się zmierzyć z mocnym zespołem i pod każdym względem fizycznym, taktycznym, technicznym i tą przewagę było widać na boisku. No, na pewno dzisiaj porażka zasłużona. Wiktoria była od nas zespołem lepszym. My dążymy do tego, żeby tak wyglądać na boisku. Ja mam nadzieję, że kiedyś tak będziemy właśnie grali, jak grała dzisiaj Wiktoria. Wynik otworzył w 27 minucie Alan Kujawa, zawodnik, który jesienią występował jeszcze w SKP Słupca, zdobył bramkę strzałem ze skraju pola karnego. Dwie minuty później, po trafieniu Arkadiusza Juchacza, było już 0-2. Biało-niebiescy mieli za obydwa trafienia sporo pretensji do słabo dysponowanego tego dnia arbitra. Idealną okazję do zdobycia gola kontaktowego miał Łukasz Walczak, który był egzekutorem rzutu karnego podyktowanego za faul na Filipie Latusku. Piłka niestety odbiła się od słupka. Po przerwie kępianie chcieli gonić wynik, jednak skutecznie wybił im to z głowy już w 50 minucie Dawid Przybyszewski, zdobywając swoją 9 bramkę w tym sezonie. Wynik nie uległ już zmianie, mimo że przyjezdni dwukrotnie obijali słupek. Tak, myślę, że byliśmy w tym meczu zdecydowanie zespołem lepszym. Przy w sumie w niewielkiej jakiejś poprawie skuteczności powinniśmy wygrać ten mecz znacznie bardziej okazale, ale ja nie bywam aż takim malkontentem, żeby narzekać. Są 3 punkty bardzo ważne dla nas, bo w pierwszym meczu zanotowaliśmy falstart przy fatalnej pogodzie, zgubiliśmy 2 punkty, także tutaj dla nas bardzo ważne jest to, że dzisiaj zdobyliśmy ich komplet. Już za tydzień Polonia rozegra kolejny mecz na Stadionie Miejskim w Kępnie. Przeciwnikiem będzie mający o 6 punktów więcej Biały Orzeł Koźmin. Początek spotkania o 16:00.